Dzień dobry Państwu, w dzisiejszym odcinku Hi-Fi Air 2 Add the Wireless Earbuds od Fiti Mifo bezprzewodowe słuchawki z Bluetooth 5.3 ANC Noise Cancelling i ANC Noise Cancelling, bardzo dobre toczki, mono dual phone call function, czyli na dwóch telefonach, low latency mode. No, otwórzmy i zobaczmy, jak dobre będą te słuchawki. Bam. Open. Come on. Satisfaction. Wow. Piękny taki emblemat hi-fi, ale odłóżmy to sobie na chwilę na bok. Zobaczmy, co jest pod spodem. A pod spodem mamy gumeczki i filtry. Fajnie, filtry są. Można sobie zainstalować z filtrem albo bez. Bardzo fajnie. Co tutaj jeszcze mamy? A mamy tutaj QR kodę, jeśli chcesz sobie zeskanować, to spauzuj to wideo. To jest do aplikacji. Instrukcja obsługi, ile razy trzeba przycisnąć, żeby uruchomić odpowiednią funkcję, czy jest w języku angielskim. Jest w języku angielskim i tutaj mamy, spauzuj sobie wideo, jeśli chcesz przeczytać. Dwa razy przyciśnij, aby tutaj odebrać lub się rozłączyć. Dwa razy przyciśnij, albo włączyć muzykę. Przyciśnij na 2 sekundy, aby włączyć noise cancellation. I one co 2 sekundy będzie się zmieniać. Znaczy, jak przyciśniesz jeszcze raz na 2 sekundy, to będzie albo średni, albo przezroczysty, albo mocny. Przyciśnij 5 razy, znaczy dotknij 5 razy, by włączyć low latency mode. Volume down, previous track, volume up. I tak dalej. Jesteś szczęśliwy lub nieszczęśliwy? Zeskanuj QR kodę i będziesz wiedział, jak zresetować. I tak dalej. Na pewno ściągniemy. Zobacz, jak wyglądają. Tu mamy mikrofony, dużo tych mikrofonów. Port ładowania od dołu. Kolejny mikrofon. No to nieźle. Ładnie wyglądają, pięknie. I nie są wcale ciężkie. ENC, czyli to są mikrofony, które zbierają dźwięk z otoczenia, analizują i wysyłają do twojego ucha dźwięk kontrujący, który wygłuszy całkowicie wszystko, byś mógł czuć się bardzo komfortowo. Test zasięgu. Gra nam tutaj. Wrzućmy to do plecaka, do środka. Dobra. I odejdźmy na chwilę. Raz, dwa. A odejdźmy parę metrów. Zobaczmy, czy będzie wszystko w porządku. Wszystko gra pięknie. Gra dalej pięknie. A jestem jak daleko? Dość daleko. Ty dalej gra. Nic się nie rozłącza. Jesteśmy jakieś 30 metrów od... Nic się nie rozłącza. Wszystko śmiga. A plecak jest aż tam. Nie no. To jest grubo. Zasięg jest super. Prezentują się prestiżowo. Jeśli chodzi o dźwięk, a o to chodzi głównie w słuchawkach, to jest to dźwięk ciepły, bardzo ciepły, basowy. Czyli jeśli lubisz ciepły dźwięk, to są słuchawki dla ciebie. Tony średnie wypuklone, a wysokie mogły być troszkę wyższe, gdyż tony niskie troszeczkę nam tutaj tą scenę zabierają. Ale jak głupnie, jak szmurtnie. Bas jest ciasny i bardzo mocny.
Jeśli lubisz bas, no to to jest coś dla ciebie. Bateria trzyma. No nie mogę ich rozładować. Ciężko powiedzieć, ile to będzie trzymać, ale trzyma bardzo długo. Jest oczywiście aplikacja. W aplikacji możesz zmienić ustawienia przycisków jak tylko zechcesz. Możesz dostosować sobie jak tylko ci się podoba. ANC jest tak mocne, są trzy ustawienia. Wyłączone, średnie i mocne. To najmocniejsze, masz wrażenie, jakby coś ci wsysało do głowy. No jest tak mocne ANC, żadna marka nie dała takiego ANC. I to ja rozumiem. Na przykład w samolocie jesteś. Jesteś w samolocie, dzieci się drą, krzyczą i nie chcesz tego słyszeć. Włączasz sobie ANC na high i sobie leżysz. Elegancko i profesjonalnie. W hotelu tak samo. Jest jedna rzecz, która wyróżnia te słuchawki spoza wszystkich innych, nawet tych dwu czy trzykrotnie droższych od Sony i tak dalej. Zasięg. Zasięg, gdy udałem się do drugiego lub do trzeciego studia z jakimikolwiek słuchami bezprzewodowymi, wszystkie przycinały lub urywały całkowicie dźwięk. Tutaj zupełnie inna historia. Nic, absolutnie nic się nie wydarzyło. Grało dalej, elegancko. Jestem w szoku, jak genialny zasięg mają te słuchawki. Wielokrotnie mocniejszy niż jakiekolwiek inne słuchawki, które mieliśmy na kanale. A były to trzy czy nawet czterokrotnie droższe sprzęty. Ja jestem osobiście bardzo zadowolony i będę ich używał. Link w opisie. Promocja 50% off. Taki dostałem link, kod rabatowy dla ciebie. Klikasz i szczęście zawita w twoim sercu. No i uchu oczywiście.